Siema, siema, jestem Radio GP, to jest kolejny dzień z naszej serii Podwórko. Kolejny ze mną jest Krzysztof ponownie. Siema. Pamiętajcie, Krzysztof jest oczywiście w opisie, możecie do niego wpaść cały czas. Tak samo jak na Twitcha, na którego was zapraszam. Od 16 do 22 w poniedziałki, od piątku do piątku streamuję na Twitchu. Razem z tą cudowną publiką, która ze mną jest na czacie, także witam serdecznie wszystkich, którzy tutaj piszą. I słuchajcie, mega odcinek w końcu, bo zaczęły się remonty, zaczęły się coś dziać. I dzisiaj też będzie działany nowym kawałku, który kupiliśmy w poprzednim odcinku, także... Sichasz, odpaliła ta szklarnia. Dobra. No dobra, Krzysztof, to może powiesz nam, co zrobiłeś. Na czym teraz siedzisz, co? Kurwa, jeszcze raz. Poczekaj, nie mogę, poczekaj. No dobra, Krzysztof, to co tam teraz aktualnie działasz? Powiedz nam, co teraz, czym się zajmujesz, bo cię tak odległo od tej roboty, ale jednak, pokaż, co teraz robisz, nie? Po prostu. No zacząłem tam całego Ursusa rozkręcić, nie? Cały przód mamy rozkręcony, a tu Riot do mnie przyszedł, że mu pomagał przy oborniku czy coś, przy czymś. No tak, nie? No ostatni element są na tego obornika rzucić i właściwie tyle, Krzysztof, już będzie warto sobie do roboty. W taki sposób to wygląda. Ja pierdzielę, stary, to jest masakra, może ty się go umył chociaż trochę, nie? Bo tak... No kurde, takiego żeś kupił od tego chłopa, ja tam nie wiem, co ty żeś ten... A co ty na razie po prostu rozkręcasz, tak? Na razie rozkręcanie no, i tyle. Tak, no. Ale wie, dalej to będę musiał Mikę przeprowadzić i jakoś go przeczyścić, nie? Bo tak to... Masz wiadro, a to na olej pewnie. Wiadro. Tak, jakiś olej, ty Krzysztof porobił jakieś śrubki, zbiera, no ale... Znaczy, ja porządnie, a nie jak ty byś chciał. A poda ci kątówka, po co boszówka jest ci potrzebna? Co ty będziesz coś chciał? No, myślałem, że ja będę odkręcał te śruby zapiekłe, no chyba cię... No, ty... Znaczy, raz to porządnie, ja jestem flatmeister, a nie... Wiadomo, wiadomo, no dobra, fajnie to wygląda, widzę, że spoko, młotek na górze, bez młota to nie robota. No, no dokładnie. Dobra, to co, na pniakach podstawiane. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach też zobaczycie kolejny progres tej maszyny i że Krzysztof już będzie tak już sobie w miarę tej radził. No co, co chyba ja ci nie będę przekazał w takim razie. Wracaj do swojej roboty, bo już tam obornik. A my dzisiaj jedziemy na żniwa. Jedziemy dzisiaj na żniwa, zostawiamy się na razie tutaj tą maszynkę. Lecimy na żniwa, dokładnie tutaj szybko może podkręcę coś tam, żeby nie gubił plonu. O, pięknie, jesteśmy jeszcze bardziej na plusie, na minusie, jak chodzi o kasę. Ale słuchajcie. Dlaczego kasa jest na minusie? Dlatego, że trochę nas pochłonęły tutaj pewne koszty, badaliśmy po prostu próbki gleby na nowym polu. No i przez to właśnie trochę nam się kasy gdzieś tam zużyło. Dziś właśnie jedziemy tam do Sorga wykosić. Do Sorga trzeba normalną przystawkę chyba, nie? Nie trzeba. Wiem, że naprawiłem. Naprawię go na polu, nie? Bo zanim dojdziemy na pole, jeszcze pojadę sobie 60 sprzedać paprykę, która tam jest. Więc za paprykę też parę tysięcy zgarniemy sobie. Także powinno być... O kurde... Nie zmieściłem się. Jemu tak dupa zachodzi strasznie. Czekajcie, o. Tu jest właśnie 60, zaraz 60 sobie podepniemy i pojedziemy ten. Mam to włączone? O, nie, dobrze, wszystko jest dobra. Podepniemy sobie 7 i do przyczepy pojedziemy sprzedać paprykę i przyczepę podstawimy sobie już na ten, nie? Na pole tylko, także wszystko będzie cacy. Mam nadzieję, że co? To chyba muszę sobie podnieść to, nie? Bo to też jest header ogólnie. Więc zaraz tutaj headerek sobie podczepimy. Okej. Okay. Odjedziemy sobie trochę. Także no. Co tam, Krzysztof, u ciebie w ogóle słychać? Jak tam leci robota u ciebie? No, no spokojnie leci, nie? Dopiero 30% na jednym przejeździe to nawet. Tam sypiesz full dawkę, mam nadzieję, nie? Bo tam ten, tam akurat obornika nie brakuje, więc może tam się śmiało bawić, no tak, z tym. Tak, tam na zielono aż pokazuje, nie? Jest idealny. No i dobra, to fajnie, pasuje. Dobra, ja tu właśnie wyjeżdżam. Może nawet dzisiaj będę gdzieś mijał, bo ja w sumie... Nie wiem, czy w twojej okolicy będę robił coś. Czekaj, co, coś zmieści się? Właśnie tak średnio. O, dobra, teraz idzie. Wiecie co? Trochę sobie będziemy musieli odwinąć jednak, bo to będzie... Powiem tak, GOS podłużę, fajnie wszystko, ale chyba czas trochę pójść lekutko może... O matko, ale to będzie ciężko teraz z tym wyjechać, nie? Będzie ogólnie problem z tym ludziska. Czekajcie, może jakoś tak zawiniemy. 7 trzeba postawić w sumie już. Dobra, to tak. Koba niech sobie stoi, ja sobie tu już siądę do 7 w tym czasie. Jak mówię, podejdziemy sobie teraz sprzedać na szybkości. Pojedziemy na szybkości sprzedać paprykę. Kasę zrobimy, jeszcze wyremontujemy na szybkości kombajnik i będzie cace, nie? Spoko, Damik, pozdrawiam również. Takim razie swoich kolegów Oskara i Kubę. Tak, także pozdrawiamy. Okej, ja to sobie cofam właśnie. Podczepię. Przyczepa stoi taka samotna, jak widzicie, no bo cię nie będzie używana.
A my sobie tu już jedziemy. A i co z tym Sorgo też będzie? Bo słuchajcie, kasy troszkę też mamy na koncie, jak wiecie, mało. Ale to jest tylko, jak wiecie, chwilowy kryzys pieniędzy na naszej gospodarce. Bo ogólnie bardzo dobrze się rozwijamy. O, tak, paperka nie sprzymowana, wiadomo. Ale jak mówię, za chwilkę zastrzyk tu nam wpadnie, bo skończymy sobie kosić tamto pole. Paprykę sobie też właśnie sprzedamy i trochę kasy wpadnie, spłacimy kredyty na wszystkie ostatnie na Cito. No i będzie cacy. Ty, tam byłeś na tym polu 49, nie? Bo tam brakuje tego. Tam będzie, tam na środku jest taki zostawiony, wiesz, nie do rozrzucany, nie? No ja robię 48 tutaj, nie? Aha, okej. Dobra. Czekajcie, my sobie tu pojedziemy. O! Pani babcia musi uważać, bo tutaj ja jadę. Pan jedzie. Okej, idzie papryczka? A czemu nie chce iść? Teraz czekajcie. O, teraz idzie. Teraz nie idzie. Teraz idzie. Ktoś mi tutaj nie chce pobierać chyba tego. Tak na pół gwizdka on to... Zaraz, może teraz złapie? A się triggery musi mnie łapać tutaj, nie? O! Poszło! No, elegancko. Czyli co? No ponad 5 kostek zarobiliśmy. Mieliśmy 1000 na minusie, nie? Prawie 2000 na minusie mieliśmy. A, gdzie teraz jadę? Czekajcie. Tu jedziemy. Sorry. Jedziemy na pole. O, ale wypad ten krzyku. Ale dojdzie, nie? Masakra. Patrz, w takim sensie to może nie cień jakiś popierdółku taką jeżdżę. Krzyku, kiedy remont 60 już zrobił? Na razie to ja mam tego tutaj do roboty. Co? A, no tak, w sumie tak, racja. No. Ja się trochę rozkręcam, no. Zapomniałem, potem jeszcze tamtego ogarniasz. Najpierw trzeba skończyć, żeby coś drugiego zacząć. No, wiadomo. Patrz, jak teraz się tutaj otworzyło to pole, nie? Zobaczcie, ile teraz mamy tutaj miejsca, nie? Ja pierdziele, jak to fajnie wygląda teraz. To pole tylko było mega fajnie w takim lasku zagajniku, a teraz, kiedy tam to drugie jest, naprawdę to wygląda, no niesamowicie, nie? Fajnie to, fajnie ogarnięte. Dobra, my to sobie zjeżdżamy. W ogóle bardzo dobrze rosną nam ziemniaki. Cieszę się z tego bardzo. Bo będzie to dobry plon pewnie, jak to w ogóle jest azot i no wszystko jest na fulla, nie? Także tylko czekać, aż to urośnie. A my sobie tu dodamy burty oczywiście, te drewniane niechaj będą. Już te szybkości załatwię sobie. Okej. Dobra, przejdziemy sobie tylko sobie po kombajn i lecimy, nie? Coś od remontu, więc tak. Coś się tylko potrafi psuć i naprawiać, nie? Także, no nieźle. No i co, zaraz będzie wrzesień w sumie. Krzyk kolejna wypłata. O, przyda się. Ja pierdzielę, nie wiem, co żeśmy tu kupili. Ten grat. Żeby to tylko to oddało, nie? Ty mi tu jeszcze paliwa trochę brakuje. Trzeba nieść to lekko zdankować. Tak, żeś go sprawdzał przy tej przykupnie, nie? Nie chodzi mi o tego. O, ale się tu stanął teraz. Dobra, trudno. A. Ty, nie no, zabraknie mi paliwa, jak mi się rezerwa pali. Zutera, muszę ci odjechać? Odjechałbyś, no byłoby mega no, miło, gdybyś odjechał na chwilę MFM. Muszę naddać wtedy. No spokojnie. Dobra. Oj, no git, fajnie będzie, bo to kurde go raz. Muszę zatankować, nie? Nie no, a ten rozrzutnik to jest kurde, no mega robota robi. Robi wrażenie. Weź, tylko to lepiej rób remont, nie? Dobra, sam beczkę mi złapać, nie złapię tej beczki. Nie mogę, bo ktoś mi kazał obornik odrzucać, wiesz? O, łapie mi, dobra, bo tam właśnie sobie beczka, więc sobie... Nie, no to tak, wiadomo, no ale to już jak skończysz ten robić... rozrzucać ten obornik, to wartość do remontu i cacę, nie? No to wiadomo, nie? Dobra, start tyle, więc nie będę tam się tankował. Kierunkowskaz, wyjeżdżamy sobie od razu. Okej. Okay. Coś chyba zahaczyłem. Jedzie tam wszystko? Gdy nic nie widzę, tym. Och! Jadę jak chcę. Jakoś tak mam wrażenie, inne kolorki są teraz na tej kolonii. Nie wiem czemu. Mam też ogólnie shader blisko i one sobie wyglądały tak, ale shader mi strasznie OBS wariuje, więc gram bez shaderów, nie? Co tylko 25 jedzie na godzinę? Jadu nie ma coś. Ale jedną pracę to Rusem by zrobiło, XD, docieranie. Mówicie? Że jakąś jedną pracę zrobić Rusem jeszcze? Ty Krzyku, co tam sądzisz, o tym pomyślę? Zobaczymy, nie? Na spokojnie. Bo ludzie mówią właśnie, żeby docierać. Żeby, wiesz, jedną pracę chociaż im zrobić i go dopiero sprzedać, nie?
Dopiero się zaciera, mówisz? Znaczy nie, no dopiero się go ten, nie? No wiem, wiem. Jakby, ale w sumie to nie jest głupi pomysł tak naprawdę, ej. Bo my jeszcze chcemy go przed zimą sprzedać, nie? Tak naprawdę. No. Więc to miałoby nawet sens, można nie? Można zobaczyć, co potrafi, nie? Tylko w co go puścić, kurde, nie? Bo na razie takie, jakby takie roboty ciężkich nie będziemy mieli za bardzo teraz, nie? Musi być coś lżejszego, żeby nie, u nas nie rozwaliło. No tak, to tak. To on ma stawiać na koniec też, jakby nie było, nie? Chyba tam go trochę też podchipujesz trochę, nie? Nie, też zobaczymy, co z tego będzie. Okej, dobra. Odpalamy sobie wszystko. Motowido sobie podniosę, pozwolicie. Wyżej, nawet na fulla. No i dobra, i lecimy z tym sorgą. Oby się kosiło. O, Jezu, jakie szczęście, kosi się. No i fajnie. I superancka sprawa leci. No, więc kosimy sobie sorgo. Robię to pierwszy raz ogólnie w życiu, co sorgo kosza. Nie, to nie pierwszy raz w życiu, tylko na tej serii, nie? Bo już wcześniej tysiąc sorgo garniali, a to jest taka totalnie nowa uprawa, która, wiecie, od razu sprzedajemy, bo nie mamy gdzie tego przechowywać. Więc, no nie wiem, jaka to będzie cena, pewnie jakaś strasznie mała. Ale może jak się akurat spodoba, to będzie fajnie. To w ogóle mam 14 minut odcinka. Trochę wcześniej, trochę więcej, bo tam jeszcze się musieli trochę tam pociąć, parę materiałów. Ale dopiero wjeżdżam w pole, nie? Tak naprawdę. Zrobię sobie tak, żeby było widać lepiej, nie? Wrzuciłbym save'a z waszej gry na modhuba listę wszystkich modów. Myślę, że zrobiłoby to wynik na pobieraniach. Nie rozumiem, że save'a? Ale na modhubie to chyba nie działa tak, nie? Znaczy na modhuba nie można wrzucać save'ów, nie? Za bardzo. Muszę nową muzykę zakończyć w listę, bo radio mi się zacięło, płyta. Stara płyta, już tu gra. Pendrive'a trzeba wymienić. No, więc ej, ty. O, ale tu plonuje, stary. To jest 110% na luzie teraz plonu leci. Ja się bałem, że będzie słaby plon. Ten co wyjął się i odwala, nie rozumiem. O co chodzi, Libusza? Tak, nie w temacie. Ej, no fajnie to leci, kurczę. To na szermu, wszystko jedno. Nie, wiesz co, Artur, ogólnie chodzi o naszego save'a, mam w planach wydać następny odcinek, nie? Bo gdzieś tam tyle na pewno nagramy, coś, odcinek 77 chyba, z tego co dobrze liczę. Także nagramy, następnym odcinku będę wydawał, bo obora też będzie tutaj postawiona taka nowa. Ten save po prostu będzie bardzo ładnie wyglądał, nie? Niestety bez naszych modów, no bo modów nie możemy za bardzo udostępnić. Ale sam save jak najbardziej będzie do pobrania, nie? Po prostu. Także to zobaczycie. Jak to tam wygląda, no i też bez modów, nie? Wszystkich, więc będzie przez co musieli trochę tej rzeczy poustawiać, nie? Całemu. Monitor rozwala? O matka, to współczuję. Czy budynki będą? No, budynki ogólnie te, które są, to tak, ale nie będę wam dawać budynków, które są jakby po remoncie, nie? Będziecie mogli sami sobie ten remont zrobić po prostu w pikach, jakby tak jak ja to zrobiłem, podając po prostu materiały danego budynku, ale wiesz, bo tak naprawdę musiałbym wtedy wydawać wam jakieś edytowane mody jeszcze, nie? Bo to wiecie, i kurnik też będziemy pewnie trochę przerabiać sobie, no sam kurnik też jest przerabiony, nie? Bo on tam ma więcej tych pojemności, tych kurek i w ogóle, nie? Więc, znaczy sam save po prostu myślę, że wystarczy, bo to będziecie mieli już fajne pola ogarnięte, pod to wszystko, nie? Będziecie mieli też teren i tak dalej, nie? Wszystko właściwie ready będziecie mieli. Okej, okay, dobra. Wjeżdżam drugą stronę od razu, bez tutaj zatrzymywania się. Ty, ja myślę, że to nawet będzie na przyczepac, albo nawet więcej nasypane, bo dopiero przejechałem kółko, już mam 3400 w zbiorniku. A Krzysztof, co ty robisz właśnie aktualnie? Ładujesz opornik? No już to, nie, już naładowałem sobie przed chwilą, już tutaj ten, już rzucam. A, już siedzisz tam, tak? Mhm. O, widzicie właśnie, widać Krzycha na tym. Jeszcze muszę to tutaj, ten malutki kwadracik, co ci został prędzej. No, tam jest taki ten element. Tam wszystko to panie się na zielono, tak? Jest spoko, okej, okay, to fajnie. No, także fajniutko, oj, tu elegancko sobie już od razu rurę wystawię. Będę się sypał. Też widzieli, muszę mi napisać, ale dopiero potem sprawdzę, okej? Okay? Jak tak, jak będzie można. Ja też muszę kupić, domowi zapomniałem sobie kupić. A, bo to powiem się wysypuje, to sobie sprawdzę, takie na szybkości. Aha, okej, okay, jest jakiś klipek, dobra, dzięki za klipkę, potem sobie sprawdzę go. O, to jest tylko. Odjadę. Już jest ten? Ja nie, dobra.
nie sypało się coś. To przecież pan jest taka dziwna, bo narosła piasek nie łapie, wiecie, i trochę jest z nią problem momentami, ale o, dobra, teraz sypie. No i co, ludzie, słuchajcie, ogólnie to pole przejdzie wielką transformację, naprawdę dużą. Na kolejnym odcinku zobaczycie już, jak będziemy to ogarnąć, ale raczej pominiemy te wszystkie wycinki drzew na odcinku. Po prostu przejdziemy tu z Krzychem, pewnie jeszcze z obornikiem i od razu z orką będziemy tutaj robić to wszystko. Także zobaczcie na spokojnie, jak to się będzie prezentować, bo dużo do ogarniania będzie. No i znowu akcja obornik, znowu akcja orka, ale dlaczego tak? Po prostu, bo te pola otworzymy, jakby nie było, więc dużo tego będzie. Myślę, że jakieś siewy na pewno zrobimy w sierpniu, wrześniu na dwa zestawy, czyli ja powiedzmy pojeżdżę sobie Masejem z nowym zestawem, a Krzychu MZ-em ze starym. Potem jakoś, nie wiem, podmiankę będziemy mogli zrobić, że też nie było nudno. No i zobaczcie, jak to się fajnie, jak się fajnie będzie siało, nie? Także dobrze, że w końcu mamy te dwa zestawy. Co o tym, Krzychu, sądzisz, takie pomyślę? Dałoby to radę? A jeszcze jak? No to fajnie, no to zarobiście, skoro tak to też się cieszą. A jak skończyłem to pole, to na które jechać jeszcze? Wiesz co, w sumie mógłbyś na to pole, teraz ja robię tutaj, ale tak naprawdę chcę to zostawić na kolejny odcinek. To można powiedzieć, że... wiesz co, zróbmy tak. Czy do Ursusa wracasz? No, na razie wrócę do Ursusa w sumie. O, no, dobry pomysł. Zapomniałem o naszym najważniejszym elemencie tego odcinka. No, więc wróć do Ursusa tak naprawdę. Bo na dzisiaj chyba już nic nie ma, miałeś tylko to ogarnąć, tak naprawdę wszystko już na Cito, nie? No, więc spoko. Ty, mam nadzieję, że w kolejnym odcinku to chociaż już zrobię zawieszenie tego, nie? Zobaczymy, nie? Jak nie będziesz mi przeszkadzał. Nie, no już nie będę przeszkadzał teraz, obiecuję ci. Już teraz będę działał tylko ten. Tylko to, co mam robić u siebie. Ej, dziwnie, bo czuję się, jak miał 20 FPS-ów, a to tak przez animację może po prostu. I to światło takie dziwne. Sauron, siemaneczko, dzięki za promka. Okej. Ty, to Sauron, to dzisiaj jeszcze sprzedam, kurde, muszę to sprzedać, zobaczyć, ile to zrobimy, nie? A to i tak w sumie cała kasa pójdzie w remont, nie? No to. No cześć, prezes, trzymaj się. Pójdzie w remont kasa i zobaczymy też, co z tego będzie. Na razie Krzychu tylko rozkręcę, sprawdzę, co tam się dzieje w tym. A co się będzie dokładnie tam robić z tym, to też zobaczymy, nie? Dobra. Może Krzysztof to się powiesz o sobie jeszcze. Masz teraz chwilę, to możesz zachęcić ludzi do stanu swój kanał, nie? Taka autopromocja. Autopromocja musisz teraz zrobić. Masz 10 sekund na promocję, czas start. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof. No nie, no co ci powiedzieć, co? Codziennie o 18 robimy streamki, nie? Na Twitchu, na YouTubie, na dwóch platformach naraz. Jest dobra atmosfera. Tyle ci powiem, co ja ci powiedzieć, nie wiem. Jest dobrze, chłopaki dobrze robią. Tak. No to spoko, nie? Bo ty właśnie od 18 do której streamujesz zwykle? Do 22, do 21. Okej. Czyli od zwykle ogólnie kończymy raczej razem streamy, bo ja też streamuję od, do 22, tylko że ja zaczynam od 16, nie? Ale to ten, to w sumie spoko, nie? Bo tak każdy może znaleźć coś do siebie, nie? No to. Już tam wieczorki tak, może paść do ciebie, nie? Dziubiesz przy tej szpakowie, a tu sobie jakieś gameplaya strzela z dzikiej na przykład, czy coś takiego. No. Bo ty też chyba z widzami grasz, nie? Dokładnie. No, to też spoko, nie? Tak mówisz, Marcin? Marcik? To nie fajnie w sumie. Cześć SD, siema. Słuchajcie, pojedziemy sobie tam jeszcze dokosimy tamten... tą grzywę, co tu zostało, bo tak nie ładnie to wygląda. Więc o, szybko sobie jedziemy. Tutaj się 3000 tutaj się złapie. Nawet nie wiem, gdzie jest najlepsza cena. Dobrze by było tutaj na młynie, żebyśmy od razu pojechali, sprzedali i mieli wywalone, nie? To sorgo. Ale zaraz zobaczymy, gdzie jest najlepsza cena. A właśnie, Krzysztof, ty byś sprawdził w sumie, skoro taki nic teraz jakby to w polu nie robisz. Gdzie najlepsza cena jest na sorgo teraz, jakbyś mi mógł powiedzieć? W tym momencie jest... na osada, 1256. A poza osadą, bo to jest pociąg? No to PGR, 1188. 1100, okej, okay, 88. A ile jest na młynie tutaj? Na WS Kolonia? 1047. A tam jest 1188, tak? Na osadzie, na PGR-ze? Tak. Tak. Kurde, to chyba pojedziemy na ten PGR. No, już nie ma co. Dobra, tyle chyba starcie, wiecie? Tu będzie spoko. Mogę wziąć sobie przyczepę ten, tamtą metal techa, nie? O, to kończymy sobie tak, o. No ale już trudno, niechaj będzie tak. Słuchajcie, staniemy sobie gdzieś tutaj
na tym, z tego pola zejdziemy i tam sobie staniemy, nie? Będzie fajniej. Szybkie te żniwa, wróciłem. Spoko, no szybciutko właśnie, bo tylko na pole tylko mieliśmy do ogarnięcia, wiesz? Tak naprawdę wszystkie nam już powykaszane i tylko to nam zostało. Czekaj, boję się czegoś. O, zapisuje mi się. Zobaczę sobie jedną rzecz, nie? Jeszcze jak to wygląda to właśnie cenowo, dla pewności. Sorgo. No, na PGR jest fajna cena, nie? Na mu nie zobaczyłem tak, o, jest... średnio. O! Piątka, odpalamy. Nie oglądam mecz akurat, nie, nie. Ja nie jestem za bardzo takim fanem. Jakby. Ty, a może zabierzemy się na całość? Może by poszło całość, wiecie? Zbiornik, tak, 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 właśnie tam jadę, nie? Czwórkę sobie zapniemy. Czwórka to jest sprzęt? No jest, jest. To jest... maszyna zastąpiona, nie? Jednak jeszcze trochę używam tych starych gratów. Ty, no dobrze było, jakby to było... spał mi całą sieńkę, nie? Kurde, mogę jeszcze wziąć chociaż coś. Złapalibyśmy sobie to. Jestem ciekaw, ile właśnie zostanie w tym. 6 stówek zostało. Ty, a kurki przyjmują Sorgo, czy nie bardzo? Nie wiem. Dobrze, by przyjmowały w sumie. Gdybyśmy sobie już tutaj nie jeździli też te parę litrów, nie? No to. Mam 6700, kurde, całą przyczepę załadowaną. To nic, dobra, to pojedziemy sobie na tego PG, rozkładamy sobie i zobaczymy, ile to za kasy też będzie. No ale to w sumie jak no ponad 7 klocka, nie? Proszę na remont trochę starczy. No ale to pole teraz patrzę, jak on zarobiście wygląda, nie? Ja pierdzielę. Koza. Mega fajnie to wygląda, nie? Ty, a my przypadkiem teraz... A nie, wrześniu puszczamy sobie z sianokosami, będziemy robić chyba... po wszystkich zasiewach, nie? O kurde. Ktoś nie chce iść pod górę. Co, czy mi się? A świątka już powinna daje radę ludziska, nie? Ale nie, jakoś idzie chyba. Jeszcze pójdzie. Dobra, będzie szła. To pole tylko takie multki, kurczę, wiecie co? To było fajne pole na początek, nie? Ale jednak już teraz są takie większe kawałki i większe maszyny. To pole trochę takie... śmiczne, nie? Tak naprawdę mogę sobie to pole wstawić do testu zamiast kupować nowego, bo tam... pamiętam o tym, że... znaczy mówiłem wam, pytam się was, czy chcielibyście jakieś pole. Ale wyjechałem panowi. O! Ten pan co mnie ostatnio podrzucał. Siema. Tak mówisz? Crackhead Wewa, siema. No tak, ma siódkę sobie, to prawda, nie? Jednak ma swój wiek, ale jakby nie było dalej, co trzeba jeździć, nie? Odcinek ma 25 minut, ty, w sumie nawet spoko się wyrobić z tym. Myślałem, że tak zejdzie się z tym trochę dłużej. A gdzieś jak mówię, tylko to właśnie do ogarnia nie mamy. Dobra, zredukowałem na jedynkę tą. Na terenowe biegi, może będzie lepiej szło, nie? Siema, schabowe czy mielone? Schabowe, bez dwóch zdań. Pójdzie to? Niby się rozpędza trochę, nie nabiera prędkości, ale tak... Ja koń pod górę trochę. Dobry wybór. Dzięki. Dzięki, dzięki. Tak, no okej, okej. Nie wiem kto to jest ani co, ale dzięki no. Okej, rozpędzamy. Rozpędził się, dobra. Tak mówię, znajdziemy sobie teraz tu jeszcze na tą. Na sklep. Zobaczymy co tu się z tego. Na PGR ten zobaczymy ile z tego da się ogarnąć. O, tu jeszcze zarpiany stoją. Jakieś... ale jaja. Bitki? Mówisz co najlepsze? Bitki. Teraz słyszałem to słowo bitki. Co to jest? Bitki? No. No kotle taki, tylko wiesz, jak schabowego też tak tłuczesz, nie? No. No to tak samo masz... na schabowym też się mówi bitki, nie? Aha. Że musisz go bić jakby, nie? 8,5 tysiąca, fajnie. Dobra cena, myślałem, że będzie 7 koła, to proszę. Elegancko. 2-2-2-0 jest? Dla kogo? Dla Polaków naszych? Jak tak, to nie wierzę. Nie wierzę. Czyli dla Polaków jest, tak? Legia Czerwonych Poznań, nie znam się na piłce, że nie powiem ci za bardzo. Druga minuta 2-0? Żartujesz chyba. Druga minuta i 2-0 jest? No nie gadaj.
Co to jest? Ale dla nas, nie? Dla Polaków. Gregu, nie spam, bo zaraz to będzie ci ten. Dobra, mówcie, dla kogo to jest, bo ja... Polska, Czechy... 2-0 przegrywamy. Okej. No to do domu, nie? Jezu, to jest o jaja trochę. Ty, to fajna poletka jest, nie? Może już takie sobie zakupili kiedyś. To nie jest o jajka. No nic, dobra. Słuchajcie, ja to sobie zawijam. Zajadę sobie tędy. Krzyku, wziąłbyś kombajnem, zjechał od razu? I jak tam też jest ten? Mogę ci coś powiedzieć nawet, nie? Wyszedł do kombajnu, ostaw sobie na wózek ten header i przyjdź na gospa, nie? To będzie cacy. A ty masz jeszcze 9%, nie? Wiem, no. To nie tam sobie będzie się potem gdzieś to ten. Przesypie się albo może kurką się rzuci, nie? Pewnie kurki sobie zjeść, to nie? Czekajcie, o tym trochę nie równo jadę. Teraz nie, no teraz to gospa wygląda naprawdę mocarnie, nie? Ale spoko, bo tak się bardziej właśnie otworzyło, nie? W tym miejscu. Pamiętam, właśnie te 19 sarki mieliśmy takie te sady, ale one były takie strasznie opłacalne. Dużo z nich nie korzystaliśmy i dobrze, że teraz są to po prostu pole, bo wygląda wiele lepiej, nie? Dobra. Stanę sobie w tym miejscu, zgasimy sobie ciągnik. Okej, idę zobaczyć tam wyglądać Krzycha, gdzie on jest. Cen, co tu zrobił z MTZ-em? Panie kochany, opuść tego tura, bo zlaguje go. Jezus Maria. Dobra, jak widzicie, ciągle jest jeszcze sprzęcior nasz w remoncie. Nie no, łapka w górę za ten sprzęt, bo się należy. I przede wszystkim wpadajcie właśnie do autora tego tutaj sprzętu, który nam ogarnął wszystko, czyli do Białego. Macie też link do niego w opisie. Jakby co, warto, żebyście zajrzeli. Trochę tak pod koniec odcinka, ale kto dotrwa, to dotrwał i będzie wiedział. Więc Biały ma swojego fanpage'a. Wpadajcie do niego, bo otworzy dużo fajnych ciekawe rzeczy, między innymi właśnie taką na przykład tutaj kosiarkę, co mamy, albo i też naszego Maseja, nie? Także to wszystko jest jego autorstwa. Dobra, gdzie on tam jest, ten Krzychu? Jedziesz? Jedzie. Ty się zawiniesz w ogóle, czy nie zawiniesz? Ja się nie zawinę. Bo tu musisz naprawdę bardzo duży łuk wziąć i skręcać, nie? Żeby, bo... Tak jak mnie zawijali w tamtych czasach, to... Ja nie zawinę, no i właśnie... Właśnie patrzę na to, co ty robisz. Czy ja może trochę pomogę? Poczekaj. Kurde, czekaj. Się naddać trzeba dobrze. No tak, tak. Ty się to nie nadajesz właśnie. Kurde. Czekaj, jak nie, no co on robi, Boże. Poczekaj. Ty, ja wjadę kiedyś. Na steczny będziesz wjeżdżał? No nie. No nie, bo tam stoi samochód. Ruch. Czekaj, już ci pomogę trochę. A się pan patrzy głową kiwa tak o. Ty patrz sofa. Typa, co robi? Chłopcze, rzec przez header. Czyli zaraz do... Zaraz do elewacji zedrzesz. Spokojnie, na to jeszcze chrana. Jeszcze kosa po dziadku. Jeszcze jadę. Widziałeś? Ja na wstecz, dobra, ty potrafię. Dobra, czyli zaraz wrócić bramę. Potrafię. Dawaj, cofaj, cofaj, cofaj. Muszę się naddać. Jak się to kurde łamie, chłop. Płot, nie no, płot gi. Dawaj. Jeszcze dał do tyłu. No wstecznym trzeba umieć, a do przodu to... Dobra, stój. Czekaj, ja wiadę do tej może, co, czy nie? A, no dobra, wjeżdżaj, no. Tylko nie to... Dobra, no może do tej, może dobra, do tej. Dobra, tam się przystawi kiedyś za miesiąc. Za rok chyba, już nie mam co kosić. O, ty dobra. Leci do przodu. Już stój. Dobra, czepiłem. Okej, to jak go schować? Tylko tu sobie musisz zapisać, nie? Nie, bo ma jeszcze 9% do wysypania. A, no tak, dobra, to zostaw na razie, zostaw, ja sobie to ogarnę, nie? Potem się wysypie jakieś worki albo coś. Dobra, to co, Krzychu, dzięki za to, że jesteś. Mam nadzieję, że ten, jak to się mówi, że wam się odcinek podobał i że wpadać na kolejne, więc dzięki za uwagę, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam wszystkich. Papa, na razie, cześć. Do widzenia. Dopóki się odwrócił. Dobra, Krzychu, do roboty.